Hej, witajcie. W ostatnim odcinku zabiliśmy panią krokodyl i dostaliśmy informację od naszej żony, że jednak to nie oni byli zamieszani, znaczy byli tam, ale nie bezpośrednio, to nie oni zabili i musimy udać się do Kleopatry, aby dostać dalsze wskazówki, kto się tam kryje i czai. Tam dali nam jakieś dwie nazwy, chyba tam był szakal i coś jeszcze. W każdym razie musiałem troszkę levela sobie podboostować, bo jest 29 w chwili obecnej, wymagany 31, także no, będzie wyzwaniem. Z przeciwnikami na 32 poziomie się walczy w miarę ciężko. No, 33 jest chyba raczej już niemożliwe do pokonania, chyba że 1 na 1, a rzadko takie coś mamy miejsce zaobserwować. Ogólnie jesteśmy na terenie tutaj, jak to się nazywało, Heraklion, dokładnie, Heraklion. Także podróż była dosyć sroga, gdzieś stąd aż tutaj, i mamy tutaj teren taki wysepkowy. Te wody nie są jakieś super głębokie, no ale zawsze to wody i tam możemy liczyć na atak krokodyli i przeróżnych bestii. Dobra, chodźmy już do paninki Kleopatry, zobaczmy co tam się wydarzy. Wskakuj szybciutko. Ten pałac jakoś wrażenia nie robi w porównaniu do tych innych miejscówek, ale no, możliwe, że to jest jakiś jej domek letniskowy. No nie wiem. Dupy nie urywa. Dobra, gdzie ty jesteś, kobieto? Gdzieś tu ze ścianą. No dobra. Let's go. To jest jej pałac. No to już robi troszkę większe wrażenie. O, jakieś skarby na dzień dobry. Ech, misja nie złapała. Bajak of Sliwa. Perfect that you have met us in Heraklion, the city of wine, women, whatever a magi like you desires and deserves. Cwaniak. To the queen. Bajek, you arrive at an opportune time. Cleopatra, I'm still looking for the men who killed my son. The order is neutralized. Was my hunt for me or for you? I have two more names. The order can't be. And how many more names after that? As many as it takes. I wish to bring my son to the afterlife where he belongs, not... Ah, I like you, Cleopatra, but the royal matters that seduced my wife do not sway me so. What does the badge mean to you? Have you forgotten? This badge means more to you than it does to me. This is not one man we are fighting. Nothing ends simply. Aya has understood that you have a new reality. I am your pharaoh. You are Magi to all of Egypt. Follow me. We have a gift. Oho, jakaś nowa zbroja. Ona jak zwykle dziwniej skąpana. Any news of Aya? Aya is still defending. Aczkolwiek kuszący. We are expecting Pompey and his fleet any day. Ja sobie to już chciałem zabrać, koleżanko. Kryształ, dobra, to nie to jednak mi chciała dać. I did see a lot on my hands that sickened me. Our land is being oppressed greatly. I realize we cannot let the order rise again. Yes, Bajek. The two new names, the Jekyll and the Scorpion. Szakal i Skorpion, no właśnie. In a circle. We believe they are the ones behind the attempt on my life. An attempt on your life? By your brother's Philakes? Hard to tell. A Gabiniani, one of Septimius' warriors. They form a militia 2,000 strong. I had hoped to ally with them. With Septimius? The Roman lug. He leads them. Yes, the dreamer who posits himself as truly Egyptian and yet sends a man to murder me. Not very Egyptian, if you ask me. Aya feels he is working for the Order and has a proxy here named Venator. Perhaps he is the masked one that forced my son's death upon me. I znowu dostaliśmy typa, którego musimy przesłuchać, aby się dowiedzieć. Kim jest, który są? Ej, no bez takich, halo. Kopać leżącego po twarzy. Ancients, like Septimius,
found him snooping around the villa. We think he knows who killed your son. My brother Septimius killed your son, and I don't give a shit! Shit giving is my job. I just fucked those twins up! Venator! Się podziało. I will press him for more information. I suggest you visit the brothel in town. Yes. Go dig through this Dionysian town and unearth the plot against us. Septimius is in town. His main phylakis is a man named Venator. We heard rumors he is lurking around the brothel. Okej, czyli dostaliśmy informację, że mamy kolejne dwa cele. I tu będzie na samym końcu jeszcze jeden. I know it. Skorpion będzie gdzieś na pustyni. A szakal... No nie jestem pewien, czy on zabił to nasze dziecko. Gra nas tak po prostu prowadzi, żebyśmy wyeliminowali wszystkich, którzy nie leżą Kleopatrze w przejęciu władzy, czy co ona tam chce uczynić. Ale dobra, kicnijmy sobie tutaj, dowiedzmy się, o co tam chodzi. Dajesz. True warrior. I have a discount for... Wait. You're not with the Gabinianis, are you? No, I am not. I am a Magi. Whoa. Magis used to come here all the time, but not recently. Who do you work for, then? Cleopatra. I heard she was in town. Well, a Magi working for his pharaoh. You must have gold to burn. I would like to speak with your legendary twins. Speaking is what you call it. I suppose we all have our thing. The twins are going to cost you if you want to speak or anything else with them, Magi. Jak za... Make yourself comfortable upstairs. The twins will come for you. They had a rough night yesterday, so don't speak too hard with them, hmm? Aha, bo my chyba jesteśmy w domu publicznym. Lul. You wanted to speak to us? Albo nie. I'm looking for a Gabiniani named Venator. Shh, do not say that name. He's a naked Iadet. I won't hold my tongue for that monster. Everyone is scared of him, but you should kill him. He's staying at the top of the square. He won't be staying anywhere ever again. Dobra, troszkę chyba źle oceniłem sytuację. Myślałem, że przyjdą jakieś dwie bliźniaczki i tyle. Okej. Nasz ptaszek nam coś powie. Strażnicy ten... Nie, nikogo tu nie ma. Dziwne. No zwisaj, że z tej krawędzi, gamoniu. O Boziu, dobra. By Anubis, this place has been busy. Venator does not work alone. Blood on the walls. This Venator is sick. What have you and your men been up to? Wiem, że mamy jedno, ale zbadajmy wszystko. Dishes.
reeks of foul play. Chodźmy na ten dół już. No, opuszczaj resztę. Zobaczmy, co tu się wyprawia. Wchodzisz na teren śledztwa, no tak. I'll get practice on Cleopatra. Coraz więcej tych śledztw. Venator is training his Gabinianis for an assassination. Wine casks. This doesn't smell like wine, though. Oil in wine casks. Enough oil to burn down the whole city. To już przebadałem, nie przebadałem? Nie, tego jeszcze chyba nie. O, żeż w dupę nie strasznie, kobieta. Dobra, i jeszcze gdzieś tu jest. Naszyjniki jakieś. And scented oils. While women of the street here. And Roman regalia. Odd. Seems Venator wants his men to mix well. My gods. A crafty plan. One of the men is posing as a woman. Must be to infiltrate the palace. Posing as wine merchants. They will dock and set a fire to cause a panic. With an archer ready to pick up the queen in the confusion, somewhere high. Venator, more than just one of Septimius' dogs. You have your own puppets within the order. I have to find them before they strike. Dawaj, mała. O kurde, ile my mamy tych celów. Zabij łucznika, szpiega i latarnika. A nie mogę okularnika? Gdzie ten łucznik? Chyba, że tu szpieg. O, gdzieś tam. No panie, oni chyba mam 32 level. To będą wymagające walki raczej. Jest latarnik. Gdzie jest ten ostatni? Epicko to wygląda, jak się tak wyleci orłem. Tam sokołem, sokolicą. No to kobita ogólnie. Dobra. No i kogo my mamy na dobrą sprawę najpierw ciupnąć? Nie wyjdę tędy poważnie. Może tędy. O nie, i znowu na ten dach. Dobra, no. Kogo mamy najbliżej? Tu jest ktoś. 40 kilka metrów. Okej. Okay. No wyłaź do góry. Jak to jest burak czasami, no nie wierzę w to. Co ty robisz? Nie rozumiem tego kolegi dziś. Ale rany, kim ty jesteś? I to jakaś laska jest. Dobra, niech oni się tam zainteresują. Ja idę w inną stronę miasta. To chyba był szpieg. O, tu jest latarnik. Tak, szpieg nam zniknął z listy. To grubo, jakaś staruszka siedziała. Sami żołnierze. No zróbmy to. Nie. Mnie tu nie ma. Szukajcie sobie co chcecie, że tak powiem.
idę od dupy strony. Czy ja tu się wezmę? No, on tu nie chce wejść, nie chce teraz. Kilka rzeczy upgrade'owanych. Jakieś tam obrażenia zadawanie obrażeń tym ostrzem naszym. I leżysz. Dobra, i ostatni cel jest gdzieś tam. Chociaż... Kurde, pokusiłbym się, bo to zawsze jest exp. Ja nie wiem, czy tego w niego wyceluję. Dobra, nie bawię się. Skaczę po prostu i ciśniemy dalej. Trzeba jak najbardziej mobilnie tutaj sobie radzić z tymi odcinkami. Niektóre na pewno wieją nudą. A tu się coś dzieje. Nic kreatywnego, ale zawsze coś tam się dzieje. Dobra, widzę, że tu jakiś dokoksany 32 level w okolicy. A nie, to nie był... Na latarni nie był latarnik? Oh shit. Where in Ondiu? Continua! No, idiota. Dorzucisz tam. Czemu ty tam nie chcesz dorzucić? Oj, widzę, że ty jesteś bardziej ułomny niż ustawa przewiduje. Za tym strzałą? A, my to ich tak po sąsiedzku widzę mordowaliśmy. Szybko spierniczamy, bo nie wiadomo jakie oni obrażenia mają, może mi jednym strzałem puknie. O, właśnie chyba. Chyba mi już coś trafiło. Siema, wy jesteście moi? O, nie mogę ich nawet zlikwidować. Dobra, Kleoś, żem porobił to, co chciałaś. I proszę mnie teraz tutaj nie zwodzić, dać mi jakiś super hipermieczyk w nagrodę. Weźcie tu już, nie romansujcie z boczyńcy. Back. O, znowu ty. You smell of the sea. The high seas have taken me for some time, but now I'm yours. Move! Jesus, jaka ona sprytna. I am wounded, Aya. O, nie mam tutaj strzał. Aya! Wounded! Oj, nie ta broń przede wszystkim. No i dawaj. Leżeć. No dobiłaś mi ekstra. O, ten z pałką wygląda. Nie, to nie pałka. To jakaś siekiera toporowa ubijarka do pokrotu. Broni jakoś większego problemu mi nie sprawiają, mimo że mają taki level w miarę wysoki.
czy strzeliłem? Strzeliłem. No ale panie, gdzie oni przyszli? Oni przyszli, kurde, do siedliska żmii zabić kobrę. A byli małymi myszkami, więc no, ja nie rozumiem. Chłopanie, to ja chcę z tobą walczyć, chodź. Taki boss. You'll soon find yourself without a head. Did you stop by the broth and see my handiwork? Your intimidation is done. Byłeś skłonny do ataku, a teraz atakujesz, tak? Cwaniaczko. You fool to all. You think you can change any of our plans? Tymi toporkami. You will soon be dead. That is change enough for me. Leżeć, kundu. Death to Cleo! We are the Gabinianis, and Egypt is ours! Hurrah! My warriors were thwarted, but I shall not be. Axes isn't enough axes. Let this queen die. The only dignity she has left. Nie wiem, to jest ten. If death requires tam dignity, then allow me to decorate you. Nie siekaj. Dla mnie to uspać. Kto się uda? No. Ja tego tylko rozściecza widzę. Hadunk. Tego typu walki są właśnie fajne. Z tymi tam jakimiś pomniejszymi to. I olej do przodu. Trzeba się troszkę skupić i kontrować, chociaż on mi jakoś za dużo damage'a. Takie For Honorowe to teraz wygląda. No, autentycznie jak For Honor. Tylko nie mamy tego ataku z prawej, lewej. Od góry, od dołu. Tam jest taka kombinacja jakaś. Weźmie, nie ciacha już, kurde. Zgin po prostu. Dobra, spróbujmy może drugą bronią. Się rozszala. Nie, tak mi się bawić nie będziemy. O, szał jakiś zabójczy. I teraz, i mamy cię. Kurwa. Nie, dobra. Ja żartowałem. Spadaj. Regenerujemy zdrowie. I może z łuczku. Dostaniesz te kluczku. Tutaj brak amunicji. O, ty też może jakieś widzę coś. Bomby zapalające i nie chcemy w to skoczyć. Gin, leszczu. No i tyle by było. Ale to chyba jakiś przydupas był, tego mi się wydaje. To nie był ten... ten wróg. Hey, old man. Oh, are you injured? Just a flesh wound. Mam rękę, która leczy. Chciałem cię uleczyć. Nie to nie. Nothing hurts anymore. My mind is a riot. All I have is that I am pushed further. One more attempt to snuff me out. My queen, rest and remember. I do not need rest. This civil war is no closer to ending. I need a fucking throne. My throne rots in the hands of my brother. Instruct Foxidus to prepare ship. We head to meet Pompey. My last resort. You two go ahead and tell him we're coming. Yes, my queen. O, chyba będzie misja na statku, tak mi się coś wydaje. Eric, if we don't get to Pompey first, Septimius might. Nie możemy tam
Pojechać w wielbłądziu? Możemy. Chodź, koleżanko. Szybko przedłużymy jeszcze troszkę ten odcinek. Tylko, ojej, ja zapomniałem, że tu są te wodne klimaty. Dobra, to musimy popłynąć. Skakuj szybko, laska, i jedziemy. No chodź, z wielbłąda na łódkę. Dobry klimat, nie martw. Fajne też jest to, że jak płyniemy w wodzie, nie jakąś łódeczką czy czymś, tylko po prostu płyniemy sobie ręcznie tam na pieska, czy jak to woli, na żabkę, to podpływają do nas łódki i chcą, żebyśmy wsiedli. Możemy sobie usiąść i delektować się tam jakimiś, kurczę, widoczkami. Albo możemy po prostu klepnąć tam typa, powiedzieć, te, siadaj, ja se płynę tam, gdzie chcę. Także jest to zrobione fajnie. Jakbyśmy na przykład tutaj się gdzieś rozbili czy coś, to zawsze ktoś nam podpłynie z pomocą. Jest kilka rodzajów tych łódek, ale nie zauważyłem, żeby one jakoś znacznie się różniły. Przeważnie z tą samą prędkością płyną. Tego żagla niektóre nie mają, ale to no ten żagiel nie napędza jakoś drastycznie. O, ta jest bez żagla. No i ta też już jest bez żagla. Whatever. Ci tam mi przerywają jakieś miłosne te uniesienia, nie wiadomo co. We must serve greatness. What greatness do... Gods. Kurde. The Nile will run red for many moons. Nie wiem, co to była za kamera przez chwilę, ale mniejsza z tym, widzę, że tutaj chyba się coś podziało. None of Ptolemy's naked iadets? No. An unceremonious... Ja pierdziele. Looks like we missed the boat. Co mogłem zrobić? Przenieść. Mam nadzieję, że nie zabili tego Pompejusza. I love you, Bajek of Siwa. O Jezus. Septimius has beat us. Funny how all great men are reduced to food for maggots. This is a cemetery for our ambitions. No. No, it can't be. Where is Caesar? He has arrived in Alexandria. He is heavily guarded, so there's... Bring me to him. I will get to Caesar if I have to drag myself through the sewers of the palace. Ale że ty chcesz do Juliusza Cezara? On tu nie zginął? On nie zginął w... Zaraz się upewnia, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. Juliusz Cezar. W 44, myślę, że w 49, dobra. Czyli możliwe, że on tu jeszcze żył. Dobra, moi drodzy. Tak kończą ludzie, którzy zadzierają tam z Rzymianami. W sumie oni sami chyba byli jakimiś tam włoskimi legionami. Bądź też Rzymianami, nie wiem. Kurczaczki. Dobra, kończymy póki co. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.